Cześć, witam Was serdecznie w drugiej części podsumowania roku 2016. Jeśli jeszcze nie widzieliście odcinka o najlepszych książkach ubiegłego roku, znajdziecie go w opisie na dole, a dzisiaj zapraszam na odcinek o najgorszych książkach. Wreszcie będę sobie mogła ponarzekać, powiedzieć Wam o 5 książkach, które okazały się strasznym rozczarowaniem. Na miejscu 5 książka, tak naprawdę, która nie powinna się na tej liście znaleźć, bo zbyt wiele od niej nie oczekiwałam, więc też nie mogła być zbyt dużym rozczarowaniem. Ale jeśli rekomendował ją Stephen King i rekomendowała ją Tess Gerritsen, to spodziewałam się, że książka chociaż trochę mnie porwie. Niestety okazało się dokładnie przeciwnie. Dziewczyna z pociągu Polly Hawkins, czyli książka, której zakończenie przewidziałam dosłownie po kilku stronach, która była miejscami nudna, a nie porywająca i w której tak naprawdę nie widziałam ani jednego pozytywnego aspektu. Bohaterka była irytująca, problem był wyolbrzymiony, rozwiązanie całkiem oczywiste, a to, co działo się pomiędzy, to po prostu były flaki z olejem. Jedna z najgorszych książek, jakie czytałam w ostatnim roku, ale nie najgorsza, dlatego na miejscu 5. Na miejscu 4 książka, za którą pewnie część osób będzie mnie hejtowała i w ogóle za miejsce 3 też. Na miejscu 4 Byliśmy Łgarzami. Książka, która naprawdę miała potencjał i tylko dlatego znajduje się na takim niskim miejscu, jeśli chodzi o to zestawienie, bo po prostu przewidziałam zakończenie. To była książka, o której się mówiło, że tam się nie da przewidzieć zakończenia, że jeśli przewidzę to zakończenie, to jest naprawdę niemożliwe, że tego się po prostu nie da zrobić. Mniej więcej w połowie książki nabrałam podejrzeń, wysnułam dwie teorie, z których jedna okazała się prawdziwa. Tak jak mówię, książka jedyne, co miała fajnego, to koncept. Irytował mnie i styl, i bohaterowie, i samo rozwiązanie. Także niestety było bardzo, bardzo kiepsko. Podobnie zresztą jak z książką na miejscu 3, bo tutaj osławione i uwielbiane w internecie Oddam Ci Słońce. Książka, o której ktoś mi napisał swoją drogą w komentarzach, że do niej trzeba mieć artystyczną duszę, żeby ją zrozumieć. No i niestety nie mogę się z tym zgodzić, bo jeśli coś mam, to myślę, że mam artystyczną duszę. Wszystkie rzeczy artystyczne naprawdę mnie interesują, podobają mi się różne formy sztuki, więc mam wrażenie, że to nie chodzi o artyzm i o niezrozumienie tego artyzmu, tylko po prostu o to, że powieść, która napisana jest w zasadzie poetycko i jest tak jakby trochę takim pseudowierszem, ale w formie prozy, wiecie, jest po prostu tak artystyczna, że aż za bardzo, to po prostu do mnie nie trafia. To nie jest jakiś, nie jest jakaś forma sztuki, której ja po prostu nie zrozumiałam, tylko to jest po prostu książka, która dla mnie była o niczym. Znowu rozmuchany problem, bardzo tacy bohaterowie wręcz transparentni, przezroczyści, bez głębszych emocji, przynajmniej dla mnie, bez jakichś takich większych wzlotów, upadków, ochów i achów. Po prostu książka, którą bardzo ciężko było mi czytać, próbowałam dwa razy, w końcu za drugim razem się udało, przeczytałam i naprawdę nie wiem, o co to całe zamieszanie. Na miejscu 2 książka, którą zawsze podaję jako przykład, jak nie powinno się pisać książek. Polska autorka Paula Bartosiak i Sei. Wiecie co, jedyne tak naprawdę, co ratuje tą książkę w jakikolwiek sposób, to jest to, że autorka jest w moim wieku. Nie wiem, czy jest dokładnie w moim wieku, czy jest odrobinę młodsza, czy starsza. W każdym razie ma 20 kilka lat i tylko i wyłącznie to ją tłumaczy. Książka jest po prostu fatalna, jest schematyczna, jest bardzo prymitywna, bardzo płaska. Wykorzystuje tak naprawdę wszystkie klasyczne motywy, nawet nie z książek, a z fanfików. Momentami miałam wrażenie, jakby po prostu autorka, nie za bardzo mając pomysł na kreację bohaterów i kreację wydarzeń w fabule, po prostu korzystała z schematy, które gdzieś już przeczytała, tak jakby wziąć 10 fanfików, wyciągnąć z nich po kilka zdań i w ten sposób powstało Sei. Tak naprawdę jedyne, co było interesujące, to jedna z postaci drugoplanowych, ale i tak to było za mało ważny aspekt, żeby ta książka w jakikolwiek sposób wywarła na mnie pozytywne wrażenie. No i na koniec miejsce 1, takie trochę alternatywne creme de la creme, czyli najgorsza książka roku 2016. I wiem, że za tą pozycję zbiorę na pewno kilka łapek w dół, że będzie hejt za krytykę tej pozycji, dlatego że kiedy mówiłam o niej w podsumowaniu miesiąca, kiedy ją krytykowałam na Instagramie i generalnie wszędzie, gdzie się dało, zawsze, zewsząd odzywały się głosy, jak mogło Ci się to nie spodobać, jesteś niewrażliwa, jak w ogóle nie mogłaś zrozumieć idei tej książki. No niestety nie mogłam i jedyne, co ją uratowało, to film. Ta książka to oczywiście osławiona Jojo Moyes i Zanim się pojawiłeś. Książka ukochana dla większości, książka, którą niektórzy okrzyknęli najlepszą książką tego roku, dla mnie jest najgorszą książką, ubiegłego właściwie roku. Książka po prostu przewidywalna i bardzo, bardzo słaba. Czytałam dosłownie coś praktycznie identycznego autorstwa Celi Ahern bodajże kilka lat wcześniej i z dokładnie takim samym motywem, tylko koniec jest właściwie inny. Tutaj koniec przewidywany jest w zasadzie od samego początku. Bohaterowie są niezwykle irytujący, zwłaszcza rodzina Lu. Po prostu matką Lu miałam ochotę tak potrząsnąć, bo kobieta totalnie jakby nie rozumiała swojej roli w domu i cedowała wszystkie obowiązki na swoją młodszą córkę. No przecież ta młodsza córka musi utrzymać dom, pomóc siostrze, zaopiekować się dziećmi i tak dalej, a rodzice przecież nie muszą robić nic i w ogóle. Matka Lu była tak irytującą postacią, że sama jej obecność sprawiała, że nie miała
miałam ochotę czytać tej książki. Do tego, tak jak mówię, ten oklepany motyw, do tego ten schemat, który się sprawdza, do tego zakończenie, które w żaden sposób nie było zaskakujące i było wiadomo od pierwszej strony i nawet tak naprawdę nie było dobrze napisane. Tak naprawdę jedyna rzecz, która ratuje w jakiś sposób tą książkę, to właśnie film. I część osób właśnie mówi, że film jest gorszy, no bo nie wiadomo, o co w nim chodzi. Dla mnie najpierw trzeba przeczytać książkę, potem można obejrzeć film i to stanowi pewnego rodzaju całość. Film jest całkiem niezły, jest całkiem przyjemny, jest ładnie zrobiony wizualnie, ma fajny soundtrack, więc generalnie można go sobie obejrzeć, jeśli ktoś lubi takie klimaty. Ja się nie wzruszyłam, książką też się zresztą nie wzruszyłam, raczej mnie irytowała. Swoją drogą drugi tom też zaczęłam czytać i to była po prostu jeszcze gorsza masakra, chociaż nawet nie doczytałam go do końca, stąd nie ma go w zestawieniu. To tyle, jeśli chodzi o moje żale i smuteczki dotyczące JoJo Moyes i książki Zanim się pojawiłeś. Dla mnie po prostu z najgorszą pozycją tego roku była największym rozczarowaniem. Ona miała genialnie zrobiony PR, bardzo dużo osób o niej mówiło, i blogerzy, i generalnie całe środowisko związane z książkami, i na Facebooku, wszyscy po prostu ją tak zachwalali, że kiedy sięgałam po nią, liczono naprawdę coś więcej niż kolejną taką samą łzawą historię jak wszystkie inne, w której zakończenie przewidziałam mniej więcej na 5 stronie. Mam nadzieję, że nikogo z Was tym filmem nie uraziłam. Tak jak zawsze mówię, kiedy krytykuję książki, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Ja mam prawo do własnego zdania, Wy macie prawo do własnego zdania, wymieńmy się nim, podyskutujmy, natomiast ja nie będę walczyć z bezpośrednim jakimś takim hejtem w moją stronę, kompletnie bezsensownym, gdzie ludzie mi piszą, że jestem głupia, bo mi się książka nie podobała. Mam jakieś swoje powody, mam nadzieję, że je wystarczająco uzasadniłam, jeżeli nie, możemy dyskutować w komentarzach, natomiast proszę, nie obrażajcie mnie z tego tytułu, że jakaś książka mi się nie podobała. Mogło być tak, że te książki, o których dzisiaj mówiłam, bardzo Wam się podobały, więc napiszcie mi o tym, napiszcie mi, co sądzicie o tych książkach, napiszcie mi też koniecznie, jakie były najgorsze książki Waszym zdaniem 2016 roku. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie roku 2016. Był wrap-up, było podsumowanie najlepszych książek, najgorszych książek, tak więc teraz z czystą kartą możemy się zabierać za nowe styczniowe książki i nowe premiery. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!